44, Kamil Wiśniewski 27, Adam Ferho 48, Damian Jagła 52, Filip Hartwig 54, Artur Kuligowski 57, Michał Hordowicz 58, Emil Skowroński 59, Jakub Dalecki 61, Sebastian Bukowski 62, Rafał Nowak 63, Mikołaj Drozdowski 66, Konrad Fryszkowski 67, Bartosz Płaczkowski 68, Piotr Bucoń 69, Paweł Malicki 77, Marcin Michniewicz 79, Łukasz Brzozowski 80, Jakub Kowalski 83, Marcin Spłocharski 87, Marek Owsianny 65, Dariusz Maćkowski 99, Paweł Sołtysiak. Trenerem drużyny Bydgoszcz Raiders jest oczywiście Klaudiusz Rostowski. Przywitajmy obydwie drużyny gorącymi brawami. Mało krwi. Może zacznijmy od takiej też ważnej informacji. Podziękujmy brawami tym wszystkim, dzięki którym możemy się tu dzisiaj dobrze bawić, czyli Castor Studio, Dobrej Podłogi, AMRO, Interlisk, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Family Park, Miasto Bydgoszcz, Salon Fryzjerski Aldony Drozdowskiej, Edbol oraz Bydgoszcz Raiders. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy przyczyniają się do propagowania tego sportu w naszym kraju. Nie bali się autobusem jechać. Nie było tak ciepło. I za chwilę rozpoczęcie meczu. Mało krwi! I pierwszy wykop. Akcja powrotna drużyny Cybercat Sopot. Z numerem 41. Adrian Abraham. Bardzo piękny bieg. Tak jest! Świetny bieg, ale został powstrzymany w okolicach 30 yarda. I witamy teraz formację ofensywną drużyny Cybercat Sopot, jak również formację defensywną drużyny Bydgoszcz Raiders. Pierwsza próba dla Cybercat Sopot. Nie mam radaru, a jeszcze taką krótką informację, że dzisiejszy mecz jest pod hasłem Poznaj Futbol z Raiders. Jak Państwo zdążyli zauważyć, przy wejściu, przy kupnie biletu rozdawaliśmy również ulotki, które informowały o zasadach gry tej dyscypliny. Wznowienie gry, znowuż Abraham, a nie, z numerem 25, akcja biegowa i zatrzymana na 40 yardzie. Michał, chodź tutaj do góry, bo ja tu będę widział. Tu lepiej widać. O, KD tu jest. Ja mam skrzydę. I wznowienie gry, Luke Zetzeid. A i niestety niedokładne podanie. No teraz to mi zepsuł całą podramę, kurwa. Poczekajmy na sędziego. Druga próba. Na 40 yardzie zaczynają Cybercat Sopot. Ponownie świetne podanie na skrzydło. Świetną akcją popisał się Michał Burek z numerem 89. Zdobył swoim biegiem około 15, prawie 20 yardów. I znowuż podanie do tego samego zawodnika. Powstrzymany przez defensywę Bydgoszcz Raiders. Ale proszę Państwa, oni potrzebują Waszego dopingu. Jest może dziś znacznie mniej gardeł niż ostatnio, natomiast doping jest jak najbardziej wskazany, także zagrzewajmy naszych zawodników do walki.
Wznowienie. I niecelne podanie Luka Zetezej. Szukał tym podaniem Mateusza Koguta, niestety nieudane zagranie i trzecia próba. Piłkę musisz atakować, nie? Kasować i kur. Przywitajmy Leonardo Gracia, człowieka, który jest blisko związany z drużyną Bydgoszcz Raiders. Wielkie brawa dla tego pana. I znowu niecelne podanie rozgrywającego Cybercat Sopot. A ja jeszcze przypomnę, że dzisiejszy mecz i pomoc przy organizacji tego meczu to jest zasługa wolontariuszy firmy High Skills, która pomaga drużynie Bydgoszcz Raiders przy każdej organizacji każdego domowego meczu w tym sezonie. Wielkie brawa dla wolontariuszy za ich ofiarność i za pomoc. Bardzo ładna akcja w obronie. Emil Skowroński, wielkie brawa dla niego za to powstrzymanie, brawo. Właśnie takie akcje chcemy widzieć. Trzecia próba dla drużyny Cybercats Sopot. I zawodnik z numerem 41 otrzymał piłkę. Wbiega w środek pola. Zatrzymany dosłownie tuż przed linią punktową. Ale teraz jest zdecydowanie potrzebny państwa doping. To nasza drużyna jest w opałach i... Świetna akcja w obronie. Brawa, wielkie brawa dla naszych defensorów. Mało krwi. Może jeszcze zaznaczę, że drużynę Bydgoszcz Raiders ubezpiecza Interdisk, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wielkie brawa dla nich za to, że udzielają się, pomagają drużynie. Wiemy, jak ważne jest ubezpieczenie jeszcze w sytuacjach, kiedy zawodnicy dość często w tym sporcie stają się kontuzjowani. I teraz w ataku drużyna Bydgoszcz Raiders, bardzo ładny bieg, tak jest. Zdobyte około 10 yardów przez Jakuba Widawskiego, running backa drużyny Bydgoszcz Raiders. Wielkie brawa dla niego, za tą świetną akcję. Próba numer 2 dla drużyny Bydgoszcz Raiders, oni w ataku i niestety sędziowie przerywają akcję. Kara 5 yardów dla drużyny Cybercats Sopot. Z tego, co zrozumiałem, co powiedział sędzia, będzie pierwsza próba dla drużyny Bydgoszcz Raiders. 5 yardów kary, pierwsza próba Bydgoszcz Raiders. Kolejne wznowienie gry. Bardzo ładne podanie i udało się ugrać kilka yardów.
będzie druga próba dla Raidersów. Has, szybki jesteś? Zmienisz tam próbę. Prawą ma? A ja Państwa gorąco zachęcam do tego, żeby odwiedzać nasz sklepik. Tam oczywiście gadżety, które można nabyć, czyli piłki w cenie 100 zł, a także koszulki w cenie 25 zł. Serdecznie zapraszamy. Każda pamiątka, jeśli identyfikujemy się z drużyną Bydgoszcz Raiders, jest na wagę złota. Fajnie jest przyjść w koszulce i dopingować swój zespół, swój lokalny zespół. Poza tym zachęcam do brania udziału w konkursach, które oczywiście odbędą się w połowie, w przerwie między drugą a trzecią kwartą. I myślę, że tak jak ostatnio, był to wykop dla panów, tak dla pań, z pomocą naszych cheerleaderek, które pomogą wybrać, albo inaczej, może zachęcą panie do tego, żeby tańczyły tak jak one i za to są oczywiście też nagrody. Także gorąco zachęcam do konkursu. Teraz niestety nieudane zagranie, będzie czwarta próba. Wchodzi formacja specjalna. Tylko jeszcze króciutko wracając do konkursów, powiem, że nagrody w konkursach i sponsorami tych nagród są Castor Studio Dobrej Podłogi, Family Park, Ed Ball, Salon Fryzjerski, Aldony Drozdowskiej oraz drużyna Bydgoszcz Raiders. A teraz nieudane podanie. I piłkę bardzo blisko pola punktowego przejmują zawodnicy CyberCats Sopot. Piłkę przejął Maciej Demianiuk i oni zaczynają teraz swoją pierwszą próbę, czyli drużyna CyberCats Sopot przy piłce bardzo blisko pola punktowego i bardzo blisko zdobycia punktów. Pierwszych punktów, świetne podanie, niestety niezłapane. Przez Macieja Branta numer 91. Druga próba dla drużyny CyberCats Sopot. I przyłożenie. Przyłożenie dla drużyny CyberCats Sopot. Przyłożenie zdobył z numerem 41 Adrian Abraham. I teraz próba podwyższenia wyniku przez gości z Sopotu. W chwili obecnej 6-0 dla nich. Mają szansę na podwyższenie wyniku. Kopnięcie jest udane, także w chwili obecnej wynik brzmi 7-0 dla drużyny CyberCats Sopot, a my witamy formację ofensywną drużyny Bydgoszcz Raiders z wielkimi brawami. Witamy ich. Będą za chwilę wbiegać na boisko i walczyć o kolejne yardy, no i oczywiście o punkty. Wznowienie. I niestety
racji słabej widoczności nie widziałem, kto przejął piłkę. Wydaje mi się, że drużyna Bydgoszcz Raiders, także oni za chwilę rozpoczną akcję, pierwszą akcję ofensywną. Pierwsza próba dla Bydgoszcz Raiders. Tak jak już wspominałem, dzisiejsze spotkanie to ostatnie spotkanie w tym sezonie Bydgoszcz Raiders. Nie tylko ostatni mecz domowy, ale ogólnie ostatnie spotkanie w tym sezonie. I drużyna gorąco zachęca do wstąpienia do swoich szeregów. Więcej informacji o zespole można znaleźć na stronie www.raiders.pl oraz na fanpage'u Bydgoszcz Raiders, który znajduje się oczywiście na Facebooku. Wszystkich tych, którzy chcieliby stać się najeźdźcą z Bydgoszczy, gorąco zachęcamy. Niedługo oczywiście będzie też oficjalna rekrutacja nowych zawodników, natomiast tych, którzy już palą się do gry i do tego, żeby wstąpić w szeregi drużyny bydgoskich Raiders, oczywiście zachęcamy, gorąco zachęcamy. Tak jak mówiłem wcześniej, strona www.raiders.pl oraz oczywiście fanpage na Facebooku Bydgoszcz Raiders. I teraz drużyna Bydgoszcz Raiders cofa się o 5 yardów z racji kary za fall start. Natomiast nadal pozostajemy przy drugiej próbie. Bardzo ładna akcja w ataku. Wprawdzie krótka, ale kilka yardów ugranych oczywiście przez niezawodnego z numerem 23 Jakuba Widawskiego. Wielkie brawa dla niego, bo to jest taki motor napędowy Bydgoszcz Raiders. No tu znakomite rajdy w ostatnim spotkaniu z drużyną Gryphon Swoops, a dzisiaj widać za nimuszem też chce ugrać co najmniej 50, 70, może 80 yardów. Także wielkie brawa dla niego. Jedź z tą piłką, na co czekasz, kurwa. Nie, on jest tam czarny. Na czarno. Na czarno. I oddanie piłki. Formacja specjalna, Cybercat Sopot, świetny bieg. Z numerem 13 Maciek Konieczny. Powstrzymany w okolicach 30 yardu. Ale wcześniej była jakaś oczywiście kara, bo flaga powędrowała w powietrze jednego z sędziów. Także poczekajmy na werdykt, zobaczmy, jaka jest decyzja. Dostajesz piłkę i napierdalasz. Tyle. Ja bym był odkasowany. A ja tylko wykorzystując dosłownie chwilę przerwy w grze powiem, że zobaczymy w przerwie meczu pokazy taneczne zespołu tanecznego Raiders Crew Cheerleaders. Wielkie brawa dla dziewczyn. Ja wiem, pamiętam.
Więc drużyna Cybercat Sopot dalej przy piłce. Zaczynają w okolicach 30 yarda. Teraz przydałby się zdecydowanie Państwa doping dla naszej defensywy. Ja wiem, że to już są wakacje. Ja wiem, że jest upał. Jesteśmy troszeczkę rozleniwieni, natomiast każdy doping, każde gardło tutaj się przyda. Zarzuć jakiś, tak? Ja nie znam, bo rajder soski. Świetne podanie teraz, ale powstrzymany Filip Sarnacki, który był przed chwilą przy piłce, ten zawodnik z numerem 43. Wystarczyło to jednak do tego, żeby zdobyć minimum 10 yardów i Cybercat Sopot ponownie w pierwszej próbie. Jeszcze raz podanie do Filipa Sarnackiego. Świetna akcja tego zawodnika. Kolejne yardy, które ugrywa dla swojej drużyny w ataku. Tak, czemu tak nie można? Musiał przywiązać sobie ręce. Pierwsza próba. Po raz kolejny dla drużyny Cybercat Sopot. I oni coraz bardziej zbliżają się do pola punktowego. ZZ, świetne podanie. I jest touchdown dla drużyny Cybercat Sopot. A touchdown zdobywa Michał Burek. 13-0 dla drużyny Cybercat Sopot. Po bardzo dokładnym, mierzonym podaniu. Na co najmniej 30-40 yardów. No właśnie nie wiem, czy ten 52, jak ten dostaje podanie, musi go wpierdolić. Musi zapać, jeżeli nie wiem, ale chodzi o tego obrońcę rajdencji. Ten gościu leciał. Dobra, jakby się wiadomo. Jak piłkę zwlecie, to nie może go dotknąć. To ja bym wolał, że ktoś wiedzą, co nie dostać kary, albo nie musi dać punkt, kurwa. Próba podwyższenia za 2 punkty i za chwilę sędziowie powiedzą, czy był touchdown, czy... Jest touchdown. Widzę jednego z sędziów. Tak jest. Główny sędzia potwierdził, że jest przyłożenie. Także w chwili obecnej wynik brzmi 15-0 dla Cybercat Sopot. Kibice powoli opuszczają stadion. Zapłacili za 50-0, to będzie 50-0. Fryzjer nie tylko w nowej działa. Mało krwi! No i rozpoczynamy wykopem. Znowu onside kick. Raidersi przy piłce. Świetnie walczył tutaj jeden z naszych zawodników. O. Jakub Kowalski ma tu świetną podpowiedź. O. Od kibiców. Bardzo blisko siedzących. Sprawdzę jeszcze, chociaż tutaj panie podpowiadają. Tak jest, Jakub Kowalski. Wielkie brawa dla niego, wielkie brawa. I w ataku gospodarze Bydgoszcz Raiders. Pierwsza próba. Może tym razem będzie to atak szczęśliwy. Piłka w powietrzu, ale niestety niedokładne podanie. I za chwilę druga próba. A ja jeszcze raz gorąco zachęcam do konkursu. Będę potrzebował 3 panów do wykopu piłki i oczywiście 3 panie, które zatańczą tak jak cheerleaderki.
Miejmy nadzieję, że oczywiście nasze cheerleaderki pomogą przy rekrutacji tych pań. Jakub Widawski znowu przy piłce. Brawo. Wielkie brawa dla tego zawodnika. Motor napędowy drużyny Bydgoszcz Raiders. Będzie trzecia próba dla Raidersów. Brakuje już naprawdę niewiele. Myślę, że tak na moje oko z 2 yardy do tego, żeby... I znowu Jakub Widawski zdobywa to. Zdobywa te yardy i będzie pierwsza próba dla Bydgoszcz Raiders. Wielkie brawa dla niego. Wielkie brawa za tą akcję. Nieoceniony running back drużyny Bydgoszcz Raiders. Jakub Kołodziejczyk podaje, ale niestety podanie było niecelne. Za chwilę druga próba. I dalej przy piłce drużyna gospodarzy Bydgoszcz Raiders. Ale jesteśmy coraz bliżej pola punktowego, dlatego doping byłby jak najbardziej wskazany przez Państwa. To może ja zacznę. Let's go offense, let's go! Let's go offense, let's go! Let's go offense, let's go! Ale sam nie zagrzeje zawodników do walki. Kibice muszą pomóc. I teraz strata kilku yardów. Bardzo dobra akcja w obronie drużyny CyberCats Sopot, która uniemożliwiła jakąkolwiek skuteczną akcję biegową Jakubowi Widawskiemu, który przed chwilą zdobył kilka yardów, ale niestety w ostatniej akcji kilka yardów stracił. Nie wiem, to nagrywam tylko, żeby to menadżer będzie wrzucał ewentualnie. Trzecia próba. I niestety flagi sędziów. Trzecia próba, fal start Łukasza Brzozowskiego, zawodnika z numerem 79. No i przesuwamy się niestety znowuż delikatnie w tył. Te yardy, które były ugrywane wcześniej, we wcześniejszych akcjach przez drużynę Bydgoszcz Raiders, niestety zostały zaprzepaszczone i teraz drużyna musi podjąć walkę jeszcze raz o ich ugranie. Jakub Kołodziejczyk ustawia swój atak. Piłka w jego rękach. Świetne podanie, ale niestety Mikołaj Obrębowski nie złapał tej piłki. Świetnie kryty tutaj, też trzeba przyznać, przez obrońcę CyberCats Sopot. CK Baczu z numerem 22. Czwarta próba Bydgoszcz Raiders. Jakub, aj, niestety niedokładne podanie. Chyba troszeczkę za szybko Jakub Kołodziejczyk pozbył się tej piłki.
I teraz mamy zmianę formacji. Wchodzi formacja defensywna drużyny Bydgoszcz Raiders, a na boisku dla drużyny gości oczywiście formacja ofensywna. I teraz za moment przy piłce Luxet Zaid. Właśnie on. Tylko kulo druga próba Cybercat Sopot. Filip Sarnacki, zdobywca drugiego przyłożenia dla drużyny Cybercat Sopot, ugrywa znowuż kilkanaście yardów swoim biegiem. Bardzo ładna akcja. Za chwilę będzie pierwsza próba dla drużyny Cybercat Sopot. A ja tylko przypomnę jeszcze raz o konkursach. Gorąco zachęcam do brania udziału w przerwie meczu. Oczywiście trzy panie oczywiście do tańczenia, tak jak ci liderki, trzech panów do kopnięcia. Pięć yardów kary dla drużyny Cybercat Sopot, ale wciąż pierwsza próba i oni nadal pozostają w ataku. Dziwno. Trzeba pan teraz zasobić jakoś. Szeropak. Bartosz Romanowski tutaj walczył o kolejne yardy, ale powstrzymany przez Marcina Pałaszewskiego. Druga próba dla drużyny Cybercat Sopot. I znów nieudane wznowienie gry. Za chwilę sędzia. Pięć yardów kary, druga próba. Po raz kolejny nieudane wznowienie i kara nałożona przez sędziów dzisiejszego spotkania. A próba przejęcia i byliśmy bardzo blisko. A dokładnie Kamil Wiśniewski, bardzo blisko przejęcia piłki. Gorące brawa dla niego za ten wysiłek. Trzecia próba Cybercat Sopot. Adrian Abraham znowuż przy piłce. Biegnie tu po skrzydle i ugrał znowuż kolejne yardy dla swojej drużyny w ataku. Będzie pierwsza próba dla Sopocian. I zmierzają się oni coraz bardziej do pola punktowego naszej drużyny. Możesz z nim być razem z piłką.